Tuż po koncercie grupy Uniwers w Miejskim Domu Kultury rozmawiamy z współzałożycielem tego, jakby nie patrzeć, kultowego zespołu, pan Henryk Cich. Panie Henryku, zanim w ogóle o zespole, 35 lat już jest, tak? Już jest, tak. Maju się zaczęło. 35 lat. Czy to się zaczęło 35 lat temu przypadkiem, czy to była wyrafinowana decyzja? Znaczy, 35 lat temu, równo 9 maja, był pierwszy koncert Uniwersum, dlatego tak mniej więcej zaczynamy świętować. Natomiast 13 października 81 roku, przez przypadek, przez przeczytanie ogłoszenia w gazecie, powstawało wtedy studio piosenki w Katowicach i myśmy z Mirkiem przeczytali to ogłoszenie i przy drzwiach się spotkali. I ta pani, która nam otworzyła drzwi, się pyta, czy my w dwójkę przyszliśmy na to przesłuchanie. Oczywiście, że nie. Każdy z nas usiadł przy innym stoliku. Trzeba było zaśpiewać jeden utwór swój. I po prostu powstawał zespół, który się miał nazywać Studio Piosenki. Ale myśmy się nie nadawali do tego zespołu po prostu, ale jakoś tak wzajemnie mi się podobało to, co on zaśpiewał, jemu to, co ja. Zaproponowałem mu, czy by nie chciał do mnie przyjechać, bo chciałem założyć zespół. I powiedział, ja też chciałbym założyć zespół. I tak przez przypadek właśnie spotkaliśmy się i zaczęliśmy się po prostu wzajemnie chwalić tym, co stworzyliśmy wcześniej. I w zasadzie od pierwszego takiego wspólnego dnia już zaczynaliśmy jakby wspólnie nawet tworzyć i śpiewać. Bo jak ja śpiewałem swoją piosenkę, on dośpiewywał do mnie, jak on śpiewał swoją, ja do niego. Czyli gdyby nie to przesłuchanie, to bardzo możliwe, że nigdy byście się nie spotkali, wasze drogi by się nie skrzyżowały. Tak, wtedy takich przesłuchań było o wiele mniej niż teraz. W ogóle nie było internetu, nie było nic takiego, że po prostu przez przypadek. Tak zwany przypadek. Ja bym chciał zapytać o rzecz taką bardzo istotną, która mi się rzuciła w oczy. Ja nie ukrywam, że ja byłem po raz pierwszy dzisiaj na koncercie grupy czy zespołu Univers i ja odniosłem takie wrażenie, że wy tworzycie, no nie chciałbym powiedzieć słowa komunę, ale jakąś taką rodzinę, organizację, że większość z tych osób, które przyszło na ten koncert, to są wasi znajomi? Jak to jest? Czy te 35 lat zaowocowało takimi jakimiś więziami? To jest coś takiego, że po prostu jakby ci nasi fani, którzy albo zaczęli dopiero słuchać Uniwersu od paru lat niekiedy, dopiero oni się po prostu albo tam spotykają, czy na naszych zlotach, czy na koncertach, i wzajemnie się zaprzyjaźniają. To są takie przyjaźnie, że w zasadzie jak ktoś przyjeżdża tutaj, załóżmy, na Śląsk, to są osoby z Poznania, z Wybrzeża, to oni niekiedy przyjeżdżają na 2-3 dni do tych znajomych, tam śpią, siedzą i cały... I pretekstem tych przyjaźni potem, jesteście wy. Tak, i potem jakby przyjeżdżają wszyscy, kto jest w stanie. Oni po prostu, niektórzy bardzo żałują, że no niekiedy nie pasuje im data, że chętnie by przyjechali, a nie mogą. Ale to jest coś takiego, że to nie jest tylko przyjście tutaj jakby na sam występ. Oni się po prostu widzą niekiedy dzień wcześniej, jadą do Chorzowa, niekiedy są na cmentarzu, jakieś wspólne fotki, wspominają. Współuczestniczą. Tak, i ja to zauważyłem i przyznam się panu, że bardzo mi to zaimponowało. Ja bym chciał zapytać o taką prozaiczną historię, ponieważ 2008 rok to jest ostatnia płyta Uniwersum? Tak, no. 2008, mamy 2017, czyli jest 9 lat nie było bez płyty. I teraz, czy pan w życiu swoim takim prywatnym, nazwijmy to, żyje tylko z muzyki, czy zajmuje się pan czymś zupełnie innym? Znaczy ja powiem tak, że ja po prostu od 2003 roku również byłem terapeutą w Centrum Terapii Jąkania w Mikołowie, bo ja po prostu miałem przez wiele lat wielkie problemy z mową i w 2000 roku udało mi się samemu z tego jąkania wyjść. I w życiu bym nie pomyślał, że jeszcze będę pomagał innym osobom. Proszę. I po prostu jakby do ubiegłego roku byłem czynnym terapeutą, więc naprawdę dla mnie
po prostu zespół trwał, ale było to jakby bardziej z doskoku. Nie byłem w stanie, bo to są dwa zawody wykluczające się tak. I tak pochłaniające, że ja też nie potrafię robić dwóch rzeczy jakby naraz. Jeśli się angażuję w jedną rzecz, to się angażuję. Potem było często tak, że ja przychodziłem jakby z zajęć, chwilę do domu, zjadłem z żoną, przez chwilę pobyłem, wypiłem kawę, wsiadałem w samochód i pojechałem znowu na występ. Tam się angażowałem totalnie w zespół. To. Przyjechałem Doktor w nocy, Jake znowu, Mr. tak, Hyde. Coś takiego, natomiast no, ciężko w tamtej sytuacji było mi po prostu synchronizować nagrywanie, bo nagrywanie, przygotowanie płyty to jest czas, to nie jest w wolnej chwili. To jest tak. Coś takiego, że jak ja na przykład miałem dwa proces. Tygodnie wolnego, to z kolei studio było zajęte. To nie jest tak prosto, że tu się wszystko robi z wyprzedzeniem i powiem, że dopiero rok temu, bodajże w październiku, postanowiłem przygotować to 35-lecie zespołu, takie przypomnienie sobie, to dopiero, faktycznie dopiero mija rok, sporo rzeczy mi się już udało zrobić, ale to jeszcze jakby jeszcze nie jest ten przetarty szlak taki, żeby po prostu już wszyscy w Polsce wiedzieli, że Universe jakby na nowo występuje, ale z tego co widzę, przynajmniej w tym miesiącu, znaczy w tamtym miesiącu, bo już dzisiaj się zaczął nowy, było 6 koncertów Universe w listopadzie, w grudniu są przynajmniej 4, w styczniu już też przynajmniej 4 czy 5 i tak dalej, że coraz więcej ludzi wie, że Universe jest zespołem, który funkcjonuje, jest czynny. Mamy repertuaru bardzo dużo, jest materiał, który doskonale się sprawdza na Dniach Miast, na przykład w plenerach, więcej tych przebojów typu 130 Żaba. Czy 150 piosenek, tak? Tak, z kolei jak są koncerty w salach, to ja bardzo staram się przemycać te mniej znane balladki spokojne, które są przepiękne, może nigdy nie były wylansowane, ale szkoda ich po prostu też nie zagrać. Mamy zrobiony taki koncert ekskluzywny z orkiestrą kameralną z Silesian Art Collective, która też po prostu dodaje nam brzmienia smyczkowego i to też po prostu fajnie brzmi. Oczywiście cena tego koncertu jest zupełnie wyższa, ale no chcemy zmiksować ten ostatni występ właśnie z tą orkiestrą, który był w Chorzowie w listopadzie. I tak sobie myślałem, że chyba najlepiej byłoby nagrać teraz taki po prostu uniwers koncertowy, ten ekskluzywny, taki, żeby te 35 lat pokazać. Tam będzie część nowych utworów, część inaczej zaaranżowanych, jakby już wszystkie będą z moim wokalem. Więc to będzie takie przypomnienie tego uniwersu, a już powstają utwory, które po prostu już też jakby na razie czekają w kolejce. Ja też w pewnym sensie mi już nie zależy na takim wylansowaniu się. Myśmy to wszystko z Mirkiem przerabiali, to już jest gdzieś tam, bo to w pewnym sensie jak się wejdzie w ten wir, to potem jak się powie A to i B i C i wtedy trzeba być jeszcze bardziej czynnym. No w tej chwili po prostu z tego widzę, że tych koncertów mamy dużo, zespół jest coraz bardziej zgrany. Są utwory, które oni za każdym razem są inaczej zagrane. To nie jest właśnie, jest szkielet utworu. No, ale to jest, ale to nie jest tak, że to jest taka próba, a dobra, zagramy parę koncertów, zobaczymy, czy oni jeszcze nas chcą, czy będzie zapotrzebowanie. Widzę, nie, to nie jest takie badanie. To jest w tej chwili konkretna już po prostu robota. Widzę, że po prostu jakby to zapotrzebowanie jest. Jest. Tylko jeszcze w tej chwili, no, w pewnym sensie, żeby zagrać na salach pełnych, trzeba mieć wyprzedzenie sprzedaży biletów przynajmniej 3-4 miesiące. Taki jest standard po prostu. Tak. I wtedy mamy jakby pewność, że cały czas to jest, jest jakby idzie. A tutaj niekiedy się zdarza, że ktoś dzwoni do nas i mamy 3 tygodnie na sprzedaż. I to jest potem też ciężko, bo sporo rzeczy się dzisiaj dzieje. Dzisiaj w każdym domu kultury jest bardzo dużo występów. Z tego co wiem, to w dniu dzisiejszym też właśnie konkurowaliśmy z Grzesiem Turnałem chyba też dzisiaj. No i z Natalią Przybysz. No więc po prostu w tym samym dniu w Częstochowie są 3 koncerty i kto wie, czy niektóre osoby, które by chciały przyjść na Universe albo już wcześniej wykupiły sobie najprawdopodobniej tamte sprzedaże, bo to było trochę wcześniej niż nasz, ale i tak już się cieszę, że z tego co wiem 13 stycznia znowu się pojawimy tutaj u Was w Domu Kultury. Dobrze, kiedy płyta? Jest takie w ogóle myślenie o tym? Znaczy w tej chwili jest tak, że na razie miksujemy ten nasz koncert świąteczno-koledowy. Aha, i na tym się skupiacie.
to już jest jakby w tej chwili, w takiej fazie może 60%. Już jest przygotowane. Będziemy chcieli przed świętami przynajmniej jedną z kolęd i tą bajecznie zimową piosenkę już pokazać na antenie, bo oczywiście to też nie ma możliwości, żeby się wszystko udało. I kto wie, czy już na tym koncercie styczniowym nie będzie wydany ten materiał świąteczno-kolędowy, który kiedyś tam był nagrywany jeszcze w latach 80., ale po prostu on teraz zupełnie inaczej brzmi i większość tych kompozycji jest z mojego autorstwa, więc po tylu latach będzie szansa, że sam sobie ten materiał jakby nagram. To mamy tą perspektywę, to co wspominałem właśnie z tą orkiestrą i będziemy pomalutku przygotowywać się do nagrywania nowego materiału. Panie Henryku, czego życzyć tak na koniec? Żebym zdążył wszystko zrobić to, co sobie zaplanuję, bo jestem wielkim optymistą i bardzo często jakby chcę o... No tak, tutaj pytanie. Czy będziemy nagrywali coś? No chcemy nagrywać, robić to, staramy się to jakby zmieścić w czasie. Ja w tej chwili jeszcze piszę drugą część tej książki mojej, więc to jest też, żeby gdzieś tam przypomnieć sobie, co się działo 20 lat temu, ja też potrzebuję mieć spokoju i najczęściej piszę nocą. A to już też nie, jak idę spać, o załóżmy normalnie o pół do drugiej, a niekiedy o siódmej wstaję, no to też nie mam tego czasu, muszę spać. Więc lekko się przeciąga ta książka, ale gdzieś po prostu no, sporo mam tego do przekazania, no i staram się jak mogę po prostu, żebym tylko miał spokój, żeby że tak powiem, no już jestem na scenie 35 lat, ale na razie bardzo dobrze się czuję i mam nadzieję, że... Oglądając to widać, że pan się dobrze czuje i że jest fajnie i oby tak dłużej, czego życzę. Dobrze, proszę państwa, gościem Miejskiego Domu Kultury, no jakby nie patrzeć, to już weteran sceny polskiej, ciągle czynnie działający, współzałożyciel słynnej w latach 80. grupy Universe, pan Henryk Cich. Tak, serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich, życząc wesołych świąt i spotykamy się w styczniu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Miło było. Mnie również.